Witajcie akwaryści, to kolejna podróż akwarystyczna, drugi sklep w Rydze. Można powiedzieć, że to powierzchniowo był największy sklep w Rydze, jeśli chodzi o wielkość lokalu. Więcej i ciekawsze ryby były w sklepie pierwszym na moim kanale z Rygi, teraz sklep drugi. Na wejściu akwarium morskie w takim ciekawym kształcie, bo to był taki słup wody, gdzie w środku pływały ryby morskie, rzut na cały sklep. Można było te akwarium morskie obejść z każdej strony, więc to było dosyć ciekawe, że można było sobie zobaczyć z każdej strony zbiornik. Zastanawiam się, jak wygląda serwis takiego akwarium, pewnie ktoś wskakuje do środka. No ale nas ciekawi bardziej akwarystyka słodkowodna, więc tutaj rzut po regałach, jak to mniej więcej wygląda. To taki typowo galeriowy sklep, duży sklep w galerii handlowej. I to był powierzchniowo największy sklep tutaj właśnie w Rydze. Pokażę Wam wszystko po kolei, co można było tam kupić. Naprawdę sklep wygląda całkiem nieźle. Sprzęt Eheima, Fluvala, jest też nasz Aquael, JBL, więc jakby czołowe marki europejskie można było zakupić tutaj. Tetra, dużo pokarmów, jak widzicie wszystko ładnie poukładane, że jeśli chodzi o porządek, to w tym sklepie był porządek. Ryga ma tą specyfikę, że wiele osób z Sankt Petersburga przyjeżdża tu na zakupy, czyli Rosjanie przyjeżdżają do Rygi na zakupy właśnie też akwarystyczne, bo jednak tutaj jest w Rydze większy wybór niż w Sankt Petersburgu i są większe sklepy, więc można sobie coś tutaj zakupić. Więc tego się dowiedziałem od sprzedawcy, który był w sklepie, że mówił mi, że wiele klientów jest właśnie z Rosji i przyjeżdża sobie tutaj na zakupy takie weekendowe. Dużo roślin sztucznych, jak widzicie, kolorowe piaski, tutaj rzut na cały sklep, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No, wszystko pięknie, w tych akwariach już było mniej pięknie, w akwariach typowo jak w galerii, czyli te ryby niewychuchane, tak jak to w sklepie prowadzonym przez pasjonata. Ciekawostką było też to, że w tym sklepie był też weterynarz, więc mało to, że ogromny, duży sklep, to też można było sobie ze zwierzakiem pójść do weterynarza. Ale weterynarz chyba nie był ichtiologiem, bo ryby w akwariach, jak widzicie, takie średniawe, jeśli chodzi o kondycję. Molinezje były chudziutkie, zarobaczone chyba. No i tak dosyć pusto w tych zbiornikach, nie było jakiegoś przepełnienia. Oczywiście każdy mógł sobie coś tam znaleźć i kupić, ale oceńcie sami. Wiecie, że komentarz jest mile widziany, więc napiszcie jakiś komentarz pod filmem, co sądzicie o sklepach w galerii, co sądzicie o tym sklepie. No, tutaj są samice Gupika Koi, a w tym sklepie pierwszym z Rygi były samce Gupika Koi, więc jakbym był stamtąd, no to w jednym sklepie bym sobie kupił samce Triangle Gupika Koi, a w drugim samice. Jedne i drugie to pewnie import, więc no bym modlił się przez 3 miesiące, że uda mi się je przetrzymać i nie zdechnął i ewentualnie stosował jakieś leki, żeby poprawić ich formę i kondycję. No bo myślę, że jedne i drugie będą wymagały terapii lekowej. No, Ramirezki. No jakoś przez ostatnie właśnie 10-15 lat branża akwarystyczna, zoologiczna się zmieniła, pootwierały się sklepy takie właśnie w centrach handlowych. Przez to zamknęli się małe sklepiki osiedlowe i tak ta akwarystyczka się trochę zmieniła. Właśnie do galerii poszły sklepy, z reguły to są sieciówki. Ten sklep to też sklep sieciówki, która jest właśnie na Łotwie.
Oni mają chyba 3 sklepy w Rydze, ale mają też inne sklepy w innych częściach właśnie Łotwy. Głównie Łotwa to Ryga, ale też są i mniejsze miejscowości. Jak byliśmy na plaży w Jurtała, to tam też był mały sklep zoologiczny, ale już jego nie nagrywałem, bo było parę tylko zbiorników. Tam byliśmy nad Zatoką Ryską, taka mekka turystyczna ludzi mieszkających w tej części Europy. Spokojna była akurat woda, bez fal. Nawet cielniki z małym moim synkiem widzieliśmy w wodzie, bo sobie pomoczyliśmy nogi jako jedyni. Film był nagrywany w lipcu, więc woda powinna być ciepła, a nie było właśnie tak ciepło. To ciekawa ryba, czerwieniaki. Rzadko się je widzi w sklepach, bo to bardzo agresywna ryba. Tutaj widzicie rośliny. No to co? Tyle z tego sklepu mniej więcej. Dajcie suba, łapkę w górę, komentarz, a ja będę wciąż nagrywał wam jakieś filmy ze swoich podróży. Do zobaczenia.